Teresa Brodziak od lat zajmuje się w Bytomiu dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Teraz można jej pomóc w realizacji kolejnego marzenia. Ma wiele dokonań, zbudowała dosłownie wielki ośrodek, wspaniały zespół, pomaga rzeszy ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych, prowadzi wiele akcji, także naprawdę jest to osoba znana w Bytomiu, znana w środowisku i myślę, że jej działania zawsze są warte wsparcia. Pani Teresa chce zbudować w Bytomiu mieszkania chronione i treningowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jako matka niepełnosprawnego intelektualnie dziecka wie, jak ważne w terapii i adaptacji dzieci są takie miejsca. Już same stworzone przez jej stowarzyszenie warsztaty pracy zajęciowej pokazują, że podopieczni potrzebują takich bodźców, by móc jakkolwiek normalnie funkcjonować. Uczy takiej pokory trochę, bo nie zawsze te prace wychodzą. Czasami one są zrobione, pękną, poczaskają się, im jest przykro, ale też przez to uczą się, że no nie zawsze wszystko musi się udać i wyjść, tak? Ale to, co nam się uda i to, co nam się uda skończyć tak już całkowicie, no to wtedy ta satysfakcja ich jest ogromna, nasza również. By do budowy w ogóle doszło, najpierw trzeba zrobić projekt całego kompleksu. W tym celu stowarzyszenie musi zebrać 150 tysięcy złotych. Pomaga głównie samorząd, jednak i im wiąże ręce prawo, stąd pani Teresa liczy na pomoc ludzi dobrej woli. My to znamy z dwóch stron, czyli no, jestem mamą i wiem, czym się to je. Jednocześnie jestem tu szefem i po prostu zupełnie też, ja nie mówię, że ludzie, którzy nie mają takich dzieci, nie wiem, są gorszymi jakby kierownikami, ale my to czujemy jednak, podchodzimy do tego bardzo też emocjonalnie. Bytomianie znają dobrze temat mieszkań chronionych, bo w 2020 roku nieopodal rynku powstał już taki kompleks. Ten jest jednak kierowany do osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Praktyka pokazuje i czas pokazuje, że to jest doskonała forma wchodzenia w samodzielność, bo o tym należy powiedzieć. Także z niecierpliwością też czekamy na to, aż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej utworzy swoje mieszkania chronione i mieszkania treningowe i tam również będzie dochodziło do tego usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami. Każdy, kto chce wspomóc stowarzyszenie w budowie mieszkań chronionych i treningowych, może to zrobić, wpłacając pieniądze na portalu zrzutka.pl.